Witamy Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na ligowe spotkanie. Oj, będzie się działo. Zespoły rozpoczęły pierwszą połowę spotkania. Ależ niesamowity atak obrońcy. Dudu Paraiba. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Jovanović. Trybko. Nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Tomasz Połota. Piotr Malarczy. Blastimir Jovanović. Trytko. Kuzera. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Czy to uderzenie w stronę bramki? Ależ wspaniale! Jovanović. Trytko. I po odbiorze strata piłki. Mila. Złe podanie i strata w środku pola. Mina. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Będzie szansa na bramkę. Dobre dośrodkowanie i co dalej? Trytko. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Tomasz Połota. Ładnie wymieniają podania. Tomasz Połota. Świetny odbiór. Dobrze w pole karne. Ależ niecodzienna sytuacja, piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. To jest cały on, świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No dobrze, że nic poważnego się nie stało i będzie mógł wrócić na boisko. Chyba miał sporo szczęścia, ale oprócz tego jest naprawdę twardy. Przechwyt, ale
Nie opanował. Lila. Krytko. Michał Janota. Ależ walczą o piłkę. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Kapitalna wrzutka i wyjaśniają sytuację. Mamy aut i rozpocznie Korona Kielce. Sebastian Milan. Gwizdek, akcja przerwana i teraz... Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Huzera. I Milan. Dudu Parajba. Szansa! Nie złapał tej piłki. Gwizdek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Blastimir Jovanović. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Mila. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Myślę, że widać po jego grze. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Spodziewaliśmy się dobrych nastrojach. Rozpoczynamy drugą połowę, jeśli chodzi o piłkarzy Korony Kielce. Oni prowadzą w tym spotkaniu. No i teraz Śląsk rusza do przodu. Piłka wzdłuż linii bocznej. Czy to uderzenie? Gol! Pokonał bramkarza. Wyraźnie dominują w tym meczu, strzelając kolejną bramkę, powiększają przewagę. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. I będziemy mieli rzut rożny dla Śląska. Doskonale zagrał. No, czy... Dobra okazja. Nie wiem, z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Jovanović. Ale są doskonale zgrani, bajeczni, techniczni. Krytko.
Dobrze atakuje obrońca. Czy to uderzenie w stronę bramki? Mamy aut i rozpocznie Korona Kielce. Będzie zmiana zawodnika. Michał Janota. Sebastian Mila teraz. Pięknie, piętą, dokładnie, do kolegi. Dobra wymiana podań. Może dośrodkowywać. Wymieniają piłkę między sobą. No, będzie gol! Poprzeczka nie, przepraszam, tak to wyglądało. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. I Mila. Teraz Mila. Dudu Parejba. Krzysztof Ostrowski. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Popatrzmy, sędzia wskazuje, że Śląsk Wrocław rozpocznie z rzutu rożnego. Ostrowski. Trybko. No, strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Mila. Obronił, nie złapał, piłka w grze. No, był tam spalony. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Spójrzmy, rzut karny dla Śląska Wrocław. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo. Trybko. Dobre podanie. Jest dośrodkowanie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Teraz Mila. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse, to wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Rzut wolny, zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Z
Spójrzmy na statystykę i zobaczmy, ile razy faulowały oba zespoły. Spodziewaliśmy się podania, tymczasem sam uderza na bramkę. Ostrowski. Michał Janota. Jacek Kiuk. Kiuk. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Ładne wejście, przejęcie piłki. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2-1. Koniec meczu. Zwycięża zespół, który rzadziej był w posiadaniu piłki. Ale ewidentnie lepiej sobie z nią radził.